wszystko jest dobre, to jest od Pana Boga. A Rysia mówiła, że wczoraj do galerii na Piórkowskiej Katarzyny to, że wraków nie wpuszczali i tylko, że z wyjątkiem Rysi, że jedną tę żebraczkę tam wpuścili. Tylko Rysia nie wiadomo, co jest wielkim i co. No Rysia właśnie jest wyjątkową żebraczką, ona wiesz, się spóźnia i mówi, że poproszę o wino, bo dziadostwo wypiło. No dziadostwo wypiło. No i potem też się zmyło. Także proszę Państwa, Rysia mówi, że żebraków tam do na Piórkowskiej nie wpuszczali. Ja mówię, no właśnie Rysiu, tylko Ciebie wyjątkowo jako żebraczkę mazowiecką, najważniejszą, opanowaną, dobrze w klimacie pobierania osadzoną, wpuścili z wyjątkiem i tylko z tym wyjątkiem, że się trzeba poczęstować wrzątkiem. Daraj, taraj, daj, okseraj, taraj, daj. Czekamy na Derę Koszta. No te siwe babki, ta siwa, ta sama, wszystko to samo. Tak, ona ma pięcioro dzieci, taka jedna. No to praktycznie, no to jak ma pięcioro dzieci, to zawsze jej coś się przyda. No zawsze jej coś się przecież przyda. Powiedziała Brygida. O, jak kurczaczek pisze, za bluzeczek dostanie. Oj, jak i bluzeczek dostanie, położy się na ścianie. Raz, dwa, trzy, cztery. Także więc widzisz. Także żebraków nie wpuszczali, tylko Rysie. Rysia, żebraczka, stara praczka. Stara. Także proszę Państwa, Ryszarda nie jest zła. Ryszarda nie jest zła. Oczywiście. No a jak? A jak ty chciałaś? A jak ty myślałaś? Cholera już ta dziaduba, no nie wyłączać tu, no co za cholera. Stanów Zjednoczonych, globalnego mocarstwa. To jest przytyczek w nos dla przywódców Unii Europejskiej, bo owszem, się już spotkał z panią Merkel, natomiast nie jedzie do Berlina, nie jedzie do Paryża. Pierwsza, zdaje się, poważna wizyta w Europie, to jest Warszawa. To jest fantastyczny przytyczek, oczywiście na poziomie takich zagrywek dyplomatycznych, z tego musimy wyciągnąć maksimum. Natomiast powiedzmy sobie szczerze i pamiętajmy o tym, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Interesy, co możemy z Donaldem Trumpem załatwić, co jest tak naprawdę nam potrzebne od Donalda Trumpa. I pamiętajmy o tym, o czym wspomniał Łukasz, to jest najbliższe otoczenie. Wojska. O, tak, dokładnie, ale mam wrażenie, że my już wyciągnęliśmy maksimum, w tej chwili możemy korzystać, urywać kolejne strzępki tego, co możemy dostać więcej od NATO, od Donalda Trumpa, natomiast skorzystajmy tego wobec polityki Unii Europejskiej. Przyjeżdża prezydent Stanów Zjednoczonych, mamy z nim świetne relacje. Mamy bardzo mało czasu, czy to sukces dyplomatyczny prezydenta, czy szefa polskiej dyplomacji? Myślę, że obu i tak bym to traktował. Nie chciałbym, żeby tutaj konflikt pomiędzy panami naszą dyskusję zdominował.